Witam ponownie na moim kanale z budowy pieca zgazowującego. Czyli mamy już praktycznie skończoną podstawę pieca z komorą dopalającą szamotową i dolotem powietrza do wymiennika ciepła, czyli starego kopciucha. Tam mamy wyczyski z komory dopalającej, z komory dolotowej. Jeden widz się pytał, dlaczego nie na środku. Gdybym zrobił na środku palniki, to bym musiał bezpośrednio poprowadzić do wymiennika. To według mojej opinii za krótka droga i by się nie dopalały gazy. Dlatego tu mamy dwa palniki, tam jest zaślepione. Tu pójdą gazy do palników. Tu jest nawrót i idzie pod tymi płytami. Już idzie płomień do wymiennika ciepła, czyli te płyty szamotowe 10 cm grube będą podgrzewane i z góry jak się położy drewno i będzie się zgazowywać i od spodu jak będzie szedł płomień już z dopalania gazów, także będzie nagrzewana i tu jak się położy drewno, to nawet żeby było niedosuszone, to ono w szybkim czasie się dosuszy. Wysoka temperatura odparuje moment drewno. Zwłaszcza, że tu nie będzie płaszcza wodnego w tym piecu, tylko będzie jak gdyby dostawiony wymiennik ciepła z boku, czyli stary kopciuch jakikolwiek. Tu takie porobiłem w szamocie, tu były te kształtki, były takie gotowe, te płyty szamotowe, ale to ma duży plus, bo to będzie takie zagłębienie, że nawet jak tu położymy drewno, to ono będzie troszkę w powietrzu. Jeżeli się zamknie szyber krótkiego obiegu, no to te gazy pójdą automatycznie do dołu pod drewno, tymi kanałami będą miały dojście do palnika, będą szukały ujścia, a to są dwa otwory, tu też bym przerysował tak, taki rowek, że w razie czego tu będą leżały kłody drewna, bo tu wejdzie prawie 80 cm kłoda, także jakby to przycisnął na równo, na płasko, no to ten gaz ma utrudnione, żeby się dostać do palnika. Tak, są takie zagłębienia nad palnikiem. Tu tylko kanały porobione, żeby ten gaz ewentualnie mógł się dostać spod drewna. No, trzeba będzie czyścić po każdym paleniu jakimś haczykiem, żeby te kanały popiołem nie wyczyścić z popiołu, żeby miały ułatwione. Ale to się okaże jeszcze, czy to będzie konieczne. W każdym razie te same zagłębienia już robią to, że palnik jest niżej troszkę, a drewno jak gdyby jest w powietrzu trochę i ten gaz nie jest blokowany przez płaską powierzchnię płyty szamotowej.